w przypadku anoreksji nastawić na, można powiedzieć, długotrwałą walkę o wyzdrowienie. Natomiast jeżeli się tą walkę przegra, to w tym przypadku niestety no, finał jest na cmentarzu. Witajcie kochani w kolejnym odcinku. Dzisiaj powiem o bardzo ciężkiej chorobie, a mianowicie o anoreksji. Anoreksja nerwosa, czyli jadłowstręt psychiczny, to jedna z najcięższych chorób nie tylko w psychiatrii, ale i medycynie w ogóle. Śmiertelność w tej chorobie szacuje się przez, w zależności od ośrodka, od kilkunastu do nawet kilkudziesięciu procent. Tak więc mówimy o naprawdę chorobie wyjątkowo ciężkiej. Jak objawia się i na czym polega anoreksja? Anoreksja to sytuacja, w której osoba mająca prawidłowe BMI, ja przypominam, że to prawidłowe BMI, to BMI w granicach od 20 do 25, spada poniżej tej dolnej granicy, czyli poniżej 20, chudnie, wygląda coraz gorzej, czuje się coraz słabiej, a mimo to jest nadal przekonana, że jest za gruba. I dramat tej choroby polega na tym, że osoba chora na anoreksję, najczęściej są to młode dziewczyny, chociaż nie tylko, bo zdarzają się anoreksje u chłopców, zdarzają się anoreksje u starszych, również dojrzałych kobiet. Ale najczęściej są to młode dziewczyny i choroba ma początek w dzieciństwie, młodości. Te osoby, choć trudno w to uwierzyć, one naprawdę są przekonane, że są zbyt grube i nie ma końca temu urojeniu, czy też tej halucynacji, ponieważ nawet kiedy nie mają już praktycznie na sobie w ogóle tkanki tłuszczowej, kiedy wyglądają okropnie, kiedy ta skóra, to ciało wygląda jak u kogoś bardzo, bardzo, bardzo starego, wyniszczonego, wychudzonego, to dalej chcą się odchudzać, aż dochodzi do zgonu. Tak? A zatem można powiedzieć, że anoreksja nerwosa, chociaż w klasyfikacji jest zaburzeniem odżywiania, tak, no, uchodzi za również za no, rodzaj zaburzenia psychotycznego, tak? Ponieważ no, jest to jakiś rodzaj, tak jak mówię, i urojenia i halucynacji. Tak? Wyłącznie stosowanie poważnego leczenia, w pewnych przypadkach leczenia szpitalnego, jest w stanie ten proces przerwać. Tylko i wyłącznie. Tak więc należy do sytuacji, w której młody człowiek, młoda osoba zaczyna się odchudzać, traci na wadze, podchodzić bardzo serio. No na początku to jest zwykłe ograniczanie ilości pokarmów, ograniczanie kaloryczności pokarmów. Czasem jednak dochodzi do tego stosowanie środków przeczyszczających. W przypadku, kiedy dołącza się prowokowanie wymiotów, ponieważ osoba zjadła posiłek i po tym posiłku idzie do toalety i wymiotuje, a wówczas nazywamy to bulimią, tak, tak zwaną anoreksja. To jest tak zwana anoreksja z bulimią. Również ćwiczenia fizyczne. One mogą mieć charakter taki właśnie kompulsywny i celem jest kolejne, dalsze tracenie wagi. Bardzo często stosowane są te wszystkie środki razem wzięte. To dlatego, ponieważ zaniepokojeni stanem zdrowia swojego dziecka rodzice no, zaczynają kontrolować tak, tą wagę, zaczynają kontrolować posiłki. No wtedy naprawdę osoby chore na anoreksję, ich fantazja nie zna granic, są niezwykle pomysłowe, są niestety absolutnymi mistrzami oszustwa. No bo proszę sobie wyobrazić, że oto my jesteśmy w sytuacji, w której jesteśmy przekonani, że ktoś nas truje, tak? Ktoś podaje nam truciznę, no będziemy robić wszystko, żeby tej trucizny nie przyjąć, tak? Więc jak nam ktoś poda talerz z tą trucizną, to pójdziemy do jednego pokoju, tam gdzieś wylejemy to, czy za okno, czy do jakiejś tam, nie wiem, paprotki, prawda? No tak postępuje i tak myśli osoba chora na anoreksję. No więc w sytuacji, w której ktoś będzie już taką osobę przymuszał do odpowiedniego jedzenia, tak? Rodzice będą tam nad nią stać, będą kontrolować te posiłki, no wówczas taka osoba będzie na przykład prowokować biegunki poprzez stosowanie środków przeczyszczających, czy też poprzez ciężkie ćwiczenia fizyczne dalej starać się obniżyć tą wagę. Jak tą chorobę diagnozujemy? No poprzez ocenę stanu klinicznego, ocenę BMI.
BMI obliczamy w ten sposób, że podnosimy do kwadratu wzrost, tak? Czyli jeżeli ktoś waży, mierzy 160 cm, to 1,6 do kwadratu, jeżeli 175, to 1,75 do kwadratu, prawda? I wagę dzielimy przez tą uzyskaną liczbę. I wtedy, kiedy widzimy, że to jest poniżej 20, poniżej 18, to już sprawa nie wygląda dobrze. Natomiast kiedy to zaczyna spadać poniżej 15, to jest to wskazanie do hospitalizacji i do hospitalizacji nawet na oddziale OIOM. A w każdym razie w szpitalu nie psychiatrycznym, tylko w szpitalu wieloprofilowym, ponieważ taki stan grozi już bardzo poważnym zaburzeniem. Teraz co to za zaburzenie? To są zaburzenia rytmu serca o charakterze na przykład bradykardii. To są również zaburzenia wynikające z faktu, że dochodzi w organizmie do różnego rodzaju obrzęków i między innymi dochodzi do gromadzenia się płynu w worku sierdziowym. To jest to stan bezpośredniego zagrożenia życia. W przypadku dziewcząt, które już miesiączkują, kiedy ta waga spada w okolice 40 czy poniżej 40 kg, miesiączki najpierw stają się nieregularne, a potem w ogóle miesiączki zanikają. Oczywiście wypadanie włosów, psucie się zębów, psucie wzroku, obniżenie nastroju, zaburzenia snu, no to wszystko to elementy tego całego obrazu. Taka osoba nie ma siły, czuje się cały czas zobligowana do tego, żeby redukować tą wagę, ona po prostu, mówiąc krótko, się nie akceptuje. No i można powiedzieć, że poprzez stosowanie tych wyczerpujących postów po prostu się zabija, tak? Czyli jakby ta dieta osoby chorej na anoreksję i to postępowanie jest swego rodzaju samobójstwem rozłożonym na raty. Często tym zaburzeniom towarzyszą samookaleczenia się, często towarzyszą myśli samobójcze, tendencje samobójcze i próby samobójcze. Tak więc w różnych formach osoby chore na schizofrenię odchodzą od nas, no ale zawsze jest to proces bardzo trudny, bardzo, bardzo dramatyczny. To pilnowanie polega na, po pierwsze, kontrolowaniu jedzenia, tak, czyli rodzic musi pilnować, dziecko musi jeść na jego oczach, jeżeli to nie jest dziecko i nie jest to osoba pełnoletnia już, no z tym jest wtedy problem. Dlatego trzeba się szybko zabierać za ewentualne leczenie anoreksji, bo póki ktoś jest dzieckiem, no to mamy większy wpływ jako rodzice na to leczenie niż to będzie później, prawda? Kiedy to będzie osoba dorosła, wyprowadzi się od nas, wtedy tą kontrolę będziemy tracić. Jak leczymy anoreksję? No, tak jak już powiedziałem, w tych trudnych sytuacjach granicznych, gdzie to BMI bardzo spada, no to konieczna jest hospitalizacja, monitorowanie nawet przy pomocy kardiomonitora, stanu układu krążenia, nawadnianie, żywienie, czasami stosowanie różnego rodzaju metod naprawdę drastycznych. Zawiera się na takich oddziałach kontrakty z osobami, które są chore i te kontrakty muszą być wypełniane. Tu chodzi o odpowiednią ilość dostarczanych posiłków. Zdarza się, że aby jakby w jakiś sposób oszukać opiekunów, to takie osoby celebrują jedzenie tych posiłków, kroją na nieskończoną ilość kawałków, liczą na to, że ktoś, kto je pilnuje, w końcu się znudzi. No i tak też często bywa. Jeśli chodzi o leczenie ambulatoryjne czy leczenie poszpitalne, to tutaj stosujemy SSRI, czyli fluoksetynę. To jest taki właśnie podstawowy lek. Stosuje się go w dawkach na początku 20, a potem 40, nawet do 60 mg na dobę. Też nieodłącznym elementem leczenia anoreksji jest psychoterapia. I tu mam na myśli psychoterapię przede wszystkim behawioralno-poznawczą, systematyczne, cotygodniowe sesje psychoterapeutyczne trwające przez przynajmniej pół roku, jak nie rok. Da się z tej choroby wyjść. Można się uratować. Czasami pozostają skutki tej choroby w postaci wyniszczonego organizmu. Czasami dochodzi do dłuższych, utrwalonych zaburzeń hormonalnych. Potem może być problem na przykład z zajściem w ciążę u takiego pacjenta, u takiej osoby. No ale udaje się z tej choroby wydobyć, także trzeba próbować. Choroba jakkolwiek w większości dotyczy
dziewcząt, tak zdarzają się chorzy chłopcy. W przypadku ograniczania posiłków, spadania BMI u chłopca też trzeba podejrzewać anoreksję bądź bulimię. Oczywiście to nie oznacza, że jeżeli ktoś traci wagę, to myślimy wyłącznie o zaburzeniach w charakterze anoreksja bulimia. Tak? W pierwszym rzędzie, jeżeli dana osoba twierdzi, że odżywia się prawidłowo, należy ocenić stan organizmu, przeprowadzić podstawowe badania krwi, przeprowadzić ocenę stanu na przykład gospodarki cukrowej w organizmie poprzez czy poziom glukozy, czy próbę obciążenia glukozą. No, ponieważ możemy przeoczyć inne poważne choroby, tak? Możemy przeoczyć cukrzycę, możemy przeoczyć chorobę nowotworową. Tak więc choroby psychiczne wykrywamy wtedy, kiedy wyeliminowaliśmy inne somatyczne przyczyny zaburzeń, tak? Jeśli ktoś mówi, że gniecie go, mówiąc popularnie, w klatce piersiowej, to trzeba mu zrobić, nie wiem, czy rentgen, czy przede wszystkim EKG, może echo serca, tak? Dopiero kiedy wykluczy się przyczynę somatyczną, wówczas można mówić o przyczynie psychologicznej, tak? I stosować leczenie psychiatryczne, aby uniknąć sytuacji, w której będziemy kogoś leczyć na nerwicę, a ten ktoś nam umrze na cukrzycę, prawda, czy na chorobę nowotworową, tak? To byłby oczywiście ogromny błąd. Jak to się dzieje, że ktoś choruje na anoreksję? No, różne są tego przyczyny, ale mówiąc najoględniej, to są osoby, które nie akceptują siebie, nie akceptują swojego ciała. Bardzo często jest to związane z jakąś formą molestowania seksualnego w dzieciństwie czy we wczesnej młodości. I to molestowanie seksualne nie musi oznaczać gwałtu, tak? To może być sytuacja, w której ktoś czuł się w jakiś tam sposób molestowany, na przykład widząc półnagiego, pijanego ojca, tak, prawda? Albo taki właśnie nietrzeźwy rodzic wchodził do łóżka, przytulał młodą dziewczynę. Tam nie było elementu seksualnego. Taka osoba, ona, gdyby ją to spytać, to zaklinałaby się, że w żadnym wypadku nigdy tego dziecka nie molestowała, ale jednak łamanie pewnych granic było odczytywane przez to dziecko, przez tą młodą dziewczynę jako formę molestowania. Także musimy być bardzo ostrożni, zwłaszcza ojcowie czy ojczymowie, którzy mają kontakt z dziećmi, z córkami, muszą na to bardzo, bardzo zwracać uwagę. Co ciekawe, tym zaburzeniom o charakterze anoreksja bulimia często towarzyszy taka tendencja do pedantyzmu. To są bardzo często bardzo ambitne, bardzo dobre uczennice, mające od góry do dołu same piątki. Rodzice są zadowoleni, że ona się tak dobrze uczy, a w rzeczywistości za tym niestety kryje się, za tym perfekcjonizmem kryje się brak akceptacji siebie, obniżona samoocena. No i to wszystko oczywiście ma bardzo, bardzo zły finał. Trzeba osoby chorujące na anoreksję bulimię leczyć, trzeba je ważyć. Nie można im niestety ufać. Trzeba ufać wadze, trzeba obliczać to BMI, trzeba monitorować stan zdrowia organizmu, ponieważ no niestety są to mistrzowie kłamstwa, takie osoby się będą zaklinać, że coś tam zjadły i tak dalej. Nas to nie interesuje, interesuje nas, czy ta waga rośnie, czy nie. I tu trzeba się zawsze w przypadku anoreksji nastawić na, można powiedzieć, długotrwałą walkę o wyzdrowienie. Natomiast jeżeli się tą walkę przegra, to w tym przypadku niestety finał jest na cmentarzu. Tak więc bardzo poważna choroba, trzeba ją bardzo poważnie traktować, leczyć interdyscyplinarnie przez pediatrów, przez psychiatrów, przez psychoterapeutów, czasem przez internistów. Nigdy tego nie należy lekceważyć. Bardzo dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Proszę o udostępnianie, proszę o subskrybowanie, jeśli się ten odcinek podobał. Myślę, że dotknąłem ważnej kwestii, a ja zapraszam już na kolejny odcinek za tydzień. Pozdrawiam serdecznie.